W większości oczywiście zdecydowanej będą to spektakle, ale spektakle realizowane zarówno w tradycyjnych przestrzeniach teatru, jak i pięknych miejsca Krakowa, które zostały na konferencji szeroko zaprezentowane przez dyrektora Jerzego Zonia. Niezależnie od tego będą to jeszcze i spektakle na teledynach w dwóch przypadkach, a także będą to zwiedzania wnętrz teatralnych. Dla wielu bowiem osób zaplecze sceniczne, garderoby, zapadnie, sznurownie i tak dalej, i tak dalej. No, przedstawiają się nie mniej atrakcyjnie jak teatr od strony widowni. Dla mnie zawsze tym niezwykłym miejscem dla krakowskiego teatru jest teatr na Placu Świętego Ducha, bo ten teatr jest wyjątkowo piękny, ale jeśli dołożymy do tego parę innych obiektów, ale przede wszystkim gmach główny Starego Teatru, no to trzeba powiedzieć, że po jego odnowieniu ten teatr stał się też wielkim dziełem sztuki. Może troszkę młodszym, prawda, choć sam budynek jest znacznie starszy, ale wyjątkowo, wyjątkowo piękny. Będzie można obejrzeć także również i parę innych jeszcze wnętrz, ale ja przede wszystkim chciałbym zaprosić także na spektakle do wielkiej przestrzeni miejskiej. Wydaje mi się, że nie ma piękniejszej scenografii w Krakowie nad scenografią, którą stanowi w sposób naturalny Rynek Krakowski, bo pięknie rozświetlony, wierzę, że przy dobrej pogodzie jest absolutnie niepowtarzalny. A tam się mieszczą tysiące, tysiące ludzi. Przewidzianych jest około 9 tysięcy wejściówek, natomiast i to jest standard mniej więcej z poprzednich lat, ale sądzę, że no, co najmniej drugie tyle będzie wchodziło na spektakle bez wejściówek, czyli w przestrzeni miejskiej. Na Powiślu 11, czyli w centrum informacji, a także w teatrach, tych, które są organizatorami konkretnych spektakli.